Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Jest dzisiaj poniedziałek, 15, święto Wojska Polskiego. I ja do pracy, jakby pracuję w gastro, więc nikt się nie dziwi. Przychodzę do Was z vlogiem takim całotygodniowym, chyba że okaże się, że on będzie za długi, to będzie to kilkudniowy vlog. Ciasteczko, lód, domowy obiadek. Zapomniałam Wam nagrać, jak wyglądało moje śniadanie. To były gofry. Znaczy, jeszcze jest połowa jednego. Już jestem pełna. Ja. Hejko kochani, witam Was w kolejnym dniu tego vloga. I powiem Wam, że dzisiaj nie planowałam dla Was nic nagrywać, dlatego że dostałam okres, jakoś źle się czułam. Wczoraj trochę więcej pojadłam, jakby moje całe samopoczucie było gorsze. Ale stwierdziłam, że to nie może oddziaływać na mnie. Jak byłam na treningu, zrobiłam dzisiaj pośladki, ale ten trening, no przez to, że tak się średnio czułam, to pierwsza część treningu była git, druga, no, pozostawia dużo do życzenia, ale nieważne, jak widać, też mi coś wysypało na twarzy, wczoraj było gorzej. Bo wczoraj też chyba nagrywałam tylko do treningu coś. Ale no jednak tak to wygląda, kiedy się pracuje na popołudnie. Nie ma się zbytnio czasu, ale dzisiaj jest mój ostatni, szósty dzień. I teraz będę miała 4 dni wolnego, więc fajnie. Umyłam się. Umyłam te włosy i pomalowałam się. Do pracy zrobiłam make-up, totalnie no make-up. Mam tylko brwi, rzęsy i korektor w miejscach, gdzie mi wysypało. I ja wyglądam git. Nawet nie nakładam korektoru pod oczy, bo powiem Wam, że jak robię taki make-up, no make-up i mam ten korektor pod oczy i totalnie później nie wiem, na twarzy nie dam żadnego bronzera czy coś, to jakoś nie siedzi mi to. A dalenie bronzera na sam korektor też mi nie siedzi, jakby albo pełen makijaż, albo... Dobra, dzisiaj zrobiłam nie, ale uważam, że wyglądam w miarę git. Kiedyś się malowałam cały czas ze względu na to, że miałam trądzik i marzyłam cały czas, aby się go pozbyć, aby nie musieć się malować i na przykład teraz nie muszę, ja nie czuję potrzeby malowania się, żeby gdziekolwiek wyjść, ja mogę gdziekolwiek pojechać bez makijażu i czuję się dobrze. I ostatnio właśnie jakoś wyszłam ze znajomymi. Akurat już szłam spać i ktoś tam do mnie napisał, czy śpię. Ja takie, że no właśnie zasypiam. On takie, że dawaj, wychodź i w ogóle. No ja wtedy takie jeszcze miałam maść na twarzy, bo jak wyszłam spać, już byłam przygotowana do spania, więc miałam maść na twarzy. I ja takie, a przypałbyś maść na twarzy? O nie, coś tam. No i ja tak wyszłam. I jakby szczerze, oni byli w szoku, że totalnie wyszłam w dresie, totalnie wyszłam nieogarnięta z maścią na twarzy. Ale w pozytywnym szoku, że ej, ty ładnie wyglądasz bez makijażu nawet, czy coś w tym stylu. W takim pozytywnym szoku i ja też odbrałam to mega, mega pozytywnie, że ktoś tak pozytywnie to odebrał, wiecie. Że nie patrzy dziwnie, że jestem niepomalowana. Że jak ja, nie wiem, mogłam tak wyjść, czy coś. Chociaż pierwsze razy, aby wyjść bez makijażu, były ciężkie. Ale ja przezwyciężałam je w momencie, kiedy miałam wysypisko na twarzy. Więc dlatego pewnie jest mi teraz tak łatwiej. Ej, serio się sobie podobam dzisiaj. Dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy już szósty dzień pracując rzędu, nie chce mi się nic robić do roboty, do jedzenia. Chociaż wczoraj też nie robiłam, bo wczoraj jechałam na support, a na supportcie mam jedzenie za darmo, więc... Cała micha owocy, widelczyk, pudding, a łyżeczki akurat są w miarę git. U nas w takim pokoiku do jedzenia, więc jej nie biorę po prostu. I zaraz zrobię sobie jakąś przekąskę jeszcze, tylko muszę to dodać do fitatu. A na przekąskę wymyśliłam sobie coś takiego. Czekolada w trzech różnych wersjach. Jednak dałam ten serek Hochland, który śledził mnie w sklepach, prześladował i w końcu go kupiłam i jest przepyszny. Dlatego dałam na to twaróg. No i wszystko przykryłam musli i orzechami. Na drugim jest ten krem proteinowy, mój ukochany. No i dalej ta pasta, czy co to tam jest. O, i ja. No, taka przekąska sobie przed pracką. Jeszcze mam sporo do zjedzenia dzisiaj, więc jak pewnie wrócę do domu, to sobie zrobimy jakąś dobrą kolację. Thank you.
zawsze jak wychodzę z siłowni, butelkę zazwyczaj, nie zawsze, zawsze, zazwyczaj trzymam tą butelkę i staram się wypić tą wodę do momentu, aż wrócę do domu. Nie zawsze mi się to udaje, ale ja mam problem z piciem wody, a no to jest ważne, więc tak wam tylko przypominam, żebyście wy chociaż o tym pamiętali, skoro mi jest ciężko, więc no. Muszę w ogóle przez dzisiaj i jutro pozałatwiać kilka spraw, ale to, że nie mam pojęcia, czy mi się chce to robić dzisiaj, czy właśnie chyba nie zostawię tego na jutro, nie mam pojęcia właśnie, kurde no. Wy już wiecie, że nie byłabym chyba sobą, gdybym nie kupiła borówek. To są jedyne owoce, które kupuję tak cały czas. Muszą cały czas być w lodówce u mnie jakoś tak. I kupiłam, wróciły takie te ciasteczka brownie do Biedronki. One kiedyś były, ja je widziałam bardzo często na TikToku, jak ktoś polecał. Więc z tego względu, że nie jestem jakoś mega głodna, więc sobie przed śniadaniem zjemy takie ciasteczko, a śniadanie po prostu zjem później. Więc robimy testy. Wygląda dziwnie, niby takie surowe ciasto. Takie... No, nie kupiłabym drugi raz. O Jezu, jednak idę dzisiaj, jednak się tylko ubrałam inaczej. A ja już rozpuściłam włosy. Idziemy załatwiać sprawy. Załatwiłam wszystkie rzeczy, kochani, a nawet więcej niż planowałam załatwić teraz. I się cieszę. Ja nie wiem, czy mam mówić teraz, czy potem, ale zapisałam się na kurs. Wydałam na to niestety moje wszystkie zaoszczędzone pieniążki, ale się nie znowu zaoszczędzi. Ale jestem szczęśliwa. Serio, jakby... Kilka, jakieś kurwa, dwa miesiące temu nie pomyślałabym, że zrobię ten kurs. Mimo tego, że kiedyś jak byłam młodsza, miałam go w głowie. Mam sobie na balkon. Powiem wam, że im jestem starsza, tym bardziej chciałabym mieszkać na jakichś obrzeżach miasta, na jakiejś wsi czy coś w tym stylu. Mieszkam w centrum mojego miasta, nie dużego, ale nadal jest to centrum miasta, więc mam swoje śniadanko, na które miałam ochotę, znaczy się bardziej już bym to zaliczyła pod obiad, z morelą, ze śliwką, z borówkami oczywiście, no i masłem orzechowym, granolą i orzechami nerkowca. Na to miałam ochotę. I słuchajcie, co do tego kursu. Ja robię kurs trenera personalnego. Przyszedł mi SMS z paczką maturze, jest paczka do odebrania. Jeszcze mam do zrobienia 5000 kroków, więc pójdziemy bardzo, bardzo obszerną drogą. Kochani, powiem wam, że nie zrobiłam tego spaceru, jak chciałam, ale po prostu było za gorąco. Ja bardzo nie lubię, kiedy jest ciepło. Ja w ogóle nie lubię wychodzić w słońce gdziekolwiek, więc nie. Później pewnie wieczorkiem przed kolacją pójdę po prostu sobie po bułkę do Biedronki i tym jakoś nabiję kroki. Jak się schłodzi, pójdę na rolki. I teraz otwieram paczkę. Mam nadzieję, że to będą gidy rzeczy. Paczka jest Shane. Różne ludzie mają opinie, no ale jest Shane. Jest coś takiego. Nie no, tak to będzie git chyba, ale szczerze wydawało mi się, że wyglądał inaczej, trochę. No ale taki top, jest git. Dalej są kolejne takie szorciki, biker szorciki na trening. Ja myślałam, że szczerze to są takie same, jakie ja mam, ale nie, one są totalnie z innego materiału, takiego milszego. Ciekawe, jak będą wyglądać. I ostatnie są to długie leginsy, coś takiego, takie chyba Jim Glamour kiedyś miało. O, spoko ogólnie kolor, myślałam, że będą bardziej takie różowe, a są, nie są takie różowe, są glit, ale ich nie wiem, kiedy je założę, bo jest ciepło teraz. Wszystko jest w rozmiarze SK, jakby kogoś to interesowało i na pewno zobaczycie je na którymś vlogu.
tego w kolejnych vlogach, dlatego że dzisiaj się z wami żegnam. Zmontowałam część vloga do momentu pójścia na spacer i trwa już ponad 8 minut, więc nie ma co tego ciągnąć dalej. Kolejne dni, piątek, sobota, niedziela będą w kolejnym vlogu. Dziękuję, że byliście i jeśli chodzi o ten kurs, to myślę, że bardziej popełnię się na nim w tygodniu, kiedy będę na niego jechała, czyli w następny weekend jest pierwsze jakby spotkanie. Więc myślę, że w tym dniu, po pierwszym dniu wypowiem się na jego temat jakoś bardziej obszernie i w ogóle powiem, skąd dokładnie ten pomysł się zrodził, dlaczego i w ogóle. Więc to pewnie będzie za dwa vlogi albo za trzy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i dziękuję, że jesteście i pa!